Tak prawdę mówiąc, ten głos to tak we mnie narastał. Począwszy od momentu, kiedy zostałem ministrantem w Andrychowie, służba ołtarza i Eucharystia. To zapatrzenie w kapłana, który sprawował Eucharystię. I miałem to szczęście, że w naszej parafii mieliśmy bardzo dobrych opiekunów ministrantów, którzy potrafili w nas zapalić miłość do Eucharystii. I tą drogą coraz głębiej, coraz głębiej, coraz dalej przyszedł taki moment, kiedy doszedłem do przekonania, że to jest właśnie to, że Pan Bóg mnie wzywa, pójdź za mną. To był 63 rok, kiedy wstąpiłem do seminarium po zdaniu matury. To był dla mnie wielki dzień, wielka radość. Pamiętam, jak otrzymałem list, który zawiadamiał mnie, że zostałem przyjęty do grona alumnów Krakowskiego Seminarium Duchownego. I list ten był podpisany przez Karola Wojtyłę, ówczesnego wikariusza kapitulnego. Przechowuję ten list do dzisiaj, który jest dla mnie jak gdyby relikwią. Dzisiaj w liturgii słowa było bardzo piękne wyrażenie, które mnie jakoś natchnęło w szczególny sposób, gdy odprawialiśmy mszę świętą w kaplicy seminaryjnej. Kiedy Pan Bóg mówi do ludu Bożego, ciosałem was przez proroków. Ja myślę, że to Boże ciosanie, wyciosywanie we mnie obrazu kapłana na wzór serca Bożego, ono zaczęło się już wcześniej, ale tutaj w seminarium nabrało szczególnego charakteru. Pan Bóg mówi, ciosałem was przez proroków. Miałem to szczęście, że miałem wielkich proroków na mojej drodze i seminaryjnej, i później na drodze kapłańskiej. Mianowicie tutaj od samego początku najpierw wikariusz kapitulny, później arcybiskup krakowski, kardynał Karol Wojtyła. Miałem bardzo dobrego rektora, księdza Florkowskiego, którego dzisiaj trzeba wspomnieć. Spotkałem na swojej drodze życiowej naprawdę świętych kapłanów, którzy jak gdyby dodawali mi odwagi, żeby nie poprzestawać na małym, żeby iść wzwyż. I to ciosanie trwa do dzisiaj, również w Rzymie, bo ono się nigdy nie kończy. Ono będzie trwało do ostatniego tchnienia mojego w moim życiu. Pan Bóg z wielką miłością, z wielką cierpliwością wyciosowuje w człowieku właśnie obraz kapłana, takiego, jakiego on pragnie mieć. To ciosanie, to kształtowanie często jest połączone także z cierpieniem. Niewątpliwie tak. Każde ciosanie przynajmniej często boli. I równocześnie właśnie to jest też z jednej strony jubileusz kapłański, zwłaszcza taki 50-letni, jest momentem dziękczynienia, że Pan Bóg zechciał wybrać. W drugiej modlitwie eucharystycznej jest takie piękne zdanie. Dziękujemy Ci, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli jako kapłani. Więc to jest okazja do dziękczynienia, że Pan Bóg zechciał nas wybrać, aby w nas ukształtować obraz swojego kapłana. Ale to jest równocześnie powód również do rachunku sumienia, tak jak znowu w dzisiejszej Ewangelii, ten celnik pokorny, który klęczy, Panie, bądź miłości mnie grzesznemu, że nie zawsze pozwoliłem się ciosać tak, jak Pan Bóg chciał. To jest nasza ludzka ułomność, grzeszność i mocne postanowienie poprawy, żeby iść dalej tą drogą, którą Pan Bóg chce, a nie tą drogą, którą my sobie wymarzymy. Ten związek, już mówimy o ojcu Karolu Wojtyle, o Ojcu Świętym, to był związek szczególnego rodzaju. Sobór Watykański II mówi o
ojcostwie sakramentalnym, pomiędzy biskupem, który udziela święceń, a pomiędzy kapłanem, który te święcenia z rąk biskupa przyjmuje, tworzy się szczególne pokrewieństwo duchowe. To jest właśnie ojcostwo sakramentalne. I dla mnie ojciec święty Jan Paweł II to był ojciec. Ojciec mojego kapłaństwa, bo on mi udzielił święceń kapłańskich 50 lat temu, a już ponad 20 lat temu w Rzymie, w Bazylice Świętego Piotra święceń biskupich, czyli pełni kapłaństwa. To był dla mnie ojciec. Pod każdym względem wzór, który niedościgły wzór. I tak sobie właśnie dzisiaj, po tylu latach, przyszedłszy do seminarium, patrzyłem na ten korytarz, gdzie również i w naszych czasach była droga krzyżowa. Drogę krzyżową Karol Wojtyła jeszcze jako profesor co piątek odprawiał po godzinie 10:00. Klerycy już szli spać, trzeba było gasić światło, a on nieraz w ciemności na korytarzu odprawiał drogę krzyżową. I miałem to szczęście, że byłem obecny w 2005 roku przy jego ostatniej drodze krzyżowej, właśnie w piątek. Ojciec Święty zmarł w sobotę, to była droga krzyżowa w piątek. Tak jakby się bał, że nie dotrwa do popołudnia, bo zwykle odprawiał drogę krzyżową wieczór. Poprosił, żeby drogę krzyżową odprawić rano. Byłem wtedy. Poprosił, żeby ktoś czytał rozważania i on przy każdej stacji kreślił wielki znak krzyża. To było właśnie duchowe ojcostwo Ojca Świętego Jana Pawła II. Lata tej bezpośredniej współpracy z Ojcem Świętym poczytuję sobie za największy dar mojego kapłańskiego życia. To tyle. Ja o tym nie myślę, natomiast cieszę się, kiedy widzę młodych ludzi, którzy w tej chwili uczestniczą w Światowych Dniach Młodzieży, którzy z Ojcem Świętym Janem Pawłem nigdy w życiu się nie spotkali, a którzy go kochają. I to jest najważniejsze, że tych ludzi jest bardzo dużo w świecie, tylko że jak zwykle, jak to mówią, jak puszcza rośnie w ciszy, jak wali się drzewo, które zjadły korniki, to wtedy jest wielki szum, wielki huk. Także ja jestem przekonany, że czas Jana Pawła II nie tylko, że się nie skończył, ale on jeszcze przyjdzie i zostanie ponownie odkryty. To była Niedziela Palmowa, Katedra Wawelska, wielka radość. Ja od samego początku jakoś towarzyszy mi wiersz księdza Twardowskiego właśnie od czasów seminaryjnych aż do dzisiaj. Piękny wiersz o kapłaństwie, który był jakoś obecny w moim sercu właśnie 50 lat temu, jest obecny dzisiaj. Ksiądz Jan Twardowski pisał: własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam i przed kapłaństwem w proch padam i przed kapłaństwem klękam. W lipcowy poranek mych święceń, dla innych szary zapewne, jakaś moc przeogromna z nagła poczęła się we mnie. Jadę z innymi tramwajem, biegnę z innymi ulicą, nadziwić się nie mogę swej duszy tajemnicą. Ja myślę, że to jest to, co towarzyszyło mi 50 lat temu i co jest treścią mojego życia dzisiaj, po 50 latach. Po tej mszy świętej, którą odprawiliśmy z księdzem arcybiskupem Markiem, z kolegami rocznikowymi. Dzięki za tę rozmowę.